Cześć wam wszystkim, z tej strony ja, MCE, oto przed wami trzeci odcinek Serious Sam Siberian Mayhem. Panie i panowie, Syberiada jest kolejny poziom, który nam przyjdzie zwiedzić i może, miejmy nadzieję, ten odcinek będzie miał mniej niż godzinę. Ale zobaczymy. Panie i panowie, ja w ogóle 4 na 11 sekretów zdobyłem wcześniej. Okej, zapisy 6 na 5, no sorry. I oczywiście Syberiada, oczywiście Serenada, coś tego typu. Zobaczymy, kto sobie ogólnie leży na łóżku. Spoko, wszystko jest w porządku. Lecimy dalej z kolejnym poziomem w takim razie. Syberiada. Co nam Syberiada zaoferuje? Kolejna nowa osoba. Okej, czy mamy kolejną osobę? Spoko, w porządku. Coś tu mamy w menu? Nie mamy. Okej, dobra, w porządku. Kolejny odcinek. No i panie i panowie, jak wam się podobała ogólnie miniatura z drugiego odcinka? Ponieważ mi się bardzo podobała, to jest kolejny punkt umiejętności w ogóle. Boże, ile punktów umiejętności. Spoko. Im więcej, tym lepiej. Nam dają faktycznie możliwość zwiedzić więcej w krótszym czasie. Chociaż jest bardzo fajne. Na swój sposób. O rany, tylko co teraz wybrać? Mi się wydaje, że na tym poziomie zdobędziemy już mocniejsze bronie, także wezmę to. Wyposażę już się w to, żeby mieć ewentualnie, no po prostu na przyszłość, jeżeli zdobędziemy jakąś fajną broń w przyszłości. Tam mamy iść, ale tu możemy coś jeszcze mieć. Między kontenerami na przykład coś. No nie możemy wejść nawet, szkoda. Tu chyba też nic nie wiem. Słuchajcie, w ogóle śniegu. Dźwięk, byśmy po śniegu chodzili, fajnie. Coś tu między ciężarówkami, nic tutaj nie ma. No i tak, jak widzicie, plan ogólnie jest taki, żeby wrzucać tą serię codziennie, dopóki nie skończymy. Także plan jest dobry, zobaczymy jak będzie z wykonaniem, bo może być słabo, ale miejmy nadzieję, że będzie całkiem okej. No i co? No i rakietnica, dobrze myślałem, że wziąłeś te punkty umiejętności. Hello, beautiful. No i mamy clear, ale nie będziemy manować rakietnicy na cleary, tylko dwójki będziemy używać oczywiście. O, to są w końcu, o, z tyłu jeszcze. Coś tu wybuchło. Nie do końca wiem co. To co się wyrażę? A, są ci goście z tymi, okej. Nie wiem, czy jest jeden, czy jest dwóch? Pewnie, o Jezu, trochę ich będzie pewnie. O Jezus, jest już więcej chyba trzech, tak. Muszę, w ogóle muzyka zajebista, muszę uważać. Nie zdążyłem strzelić. To byk leci, tylko rozwalimy, uwaga, patrzcie. Trzy, cztery, pyk! Aż mi ścięło G, dobra. Czego dostanę stąd? Chyba nie. Dobra, rozwaliliśmy jego. O kurde, trochę ich leci. Nice. Dobra, nas panu. Nice. O, blisko było, żebym dostał od niego. Dobra, nie potrzebuję dwóch, potrzebuję. Wystarczy mi jeden, naprawdę, skoro po przeładowaniu mam taką szybko strzelność. Wystarczy mi jeden, a na nich to faktycznie wykorzystam chyba tę rakietnicę, bo nie irytują. Tak, no, jeden strzał jest po nich. Ha, ciekawe, okej. Okay. Na was chyba też powinien jeden strzał pójść? Tak jest, tak najbardziej. Ty nie dostałeś w ogóle? Teraz dostałeś. Au. No i tak szybko strzelają, jak się pojawiają. Mój Boże. Wszystko czy jeszcze? Wszystko. Dobrze. Okej, no nie jestem rozgrzany, widzicie, mam dalej tą samą koszulkę, tą samą fryzurę. Po prostu jest wieczór, jest później w dniu. I to jest dokładnie ten sam dzień, w którym nagrałem pierwszy, ten drugi odcinek, który dzisiaj wleciał. Wczoraj wleciał, już myją mi się dni. Bo tak, ja nagrałem to w tym momencie, w dniu, w którym wleciał drugi odcinek, a wy to widzicie po prostu na drugi dzień. To jest po prostu zrozumiałe, bo ja nagrywam, że to na drugi dzień, ale sobie serię nagrywania właśnie w dzień, w którym widzicie ten film. Bo w momencie, w którym tam jest snowmobil nasz kochany. Tylko, że my ten snowmobil dostaliśmy od Sirius sama z przyszłości. Więc to jest interesujące. Ale tak, sobie sobie sesję nagrywania i raczej po prostu skończę Sirius sama tak na amen. Także to będzie, mi się wydaje, całkiem spoko. No i mamy wrzucenie rakiet. Także nagram sobie do przodu, żeby po prostu odcinki leciały. Żebym ja się nie przejmował, żeby po prostu, wiecie, nagrywać to na zapas tak naprawdę. Nagrywać to na bieżąco. O to mi chodzi, ja już się mylę, nieważne. Chodźmy na po prostu na snowmobil. Woo, nice! A to jest dalej dziwne, ponieważ no, tak jak mówię, mieliśmy, a mogę teraz przejechać. Okej, okay. Zabiłem go? Zabiłem go, dobra. Shit! Dobra, udało się na czas.
Zaczynam wątek. Nieważne, kontynuujmy po prostu. Może ktoś w komentarzu przypomni, o czym ja mówiłem. Tam Brand leci? O kurde! To był samolot, z którego wyskakiwaliśmy tam na tą właśnie lodową krainę. I właśnie przed chwilą sam powiedział, że o, Rosjanie robili za mnie pracę domową. To był tekst Sailora tak samo. Spoko, spoko. Okej, okay, tu możemy spaść. Okej, okay, snowmobil nie na śniegu, no trudno się mówi. Zacząłem w ogóle wątek, no ale dobra, kontynuujmy. Czy ja dowiedziałem się czegoś z komentarzy? Niekoniecznie. Pisałem z jednym z moich widzów właśnie na prywatnej właśnie grze. Sirius Capsula się nazywa. No i powiem wam, że mu się gra podoba tak samo jak mi. I też uważamy oboje, że jest... na pewno z gronie. Że jest bardzo ulepszona względem czwórki, także... Także bardzo fajnie. Ja o tych drzewa się zabiję dzisiaj. Ale coś tu może by się udało pozwierać, skoro możemy się szybko poruszać, no czemu nie? O właśnie, na przykład tutaj. Cześć panowie. Mogę z tego ściąć? Tak, to jest life ukryty. Chociaż może nie do końca ukryty, bo nie dostałem za to sekretu. W sensie, I mean, no, chyba trudno się mówi. Pojedźmy tak. Ale dziwnie. Czy to nie jest dla was dziwne, że mamy pojazdy normalne w Siriusamie? Już nie chodzimy tylko na nogach? To jest bardzo dziwne. Teraz sprawdźmy, coś tu jeszcze jest. O, jest tam coś! Okej, okay, ja mamy tam w ogóle iść. Ale są snajperzy, ja nie mogę snajpera zdjąć zbytnio. Kurczę, co mam teraz zrobić? Kurczaki, no nie wiem. Dobra, sprawdźmy. Sprawdźmy się z tym snajperem. Dobra, mi się wydaje, że trzeba po prostu wjechać. To będzie najprościej i najlepiej. Nie wiem, co tu też mnie czeka. Mi się wydaje, że wjechanie tutaj nie jest złym pomysłem. Dobra. Out, a nie F. E. Dobrze, pomyliło mi się z GTA. Pomyliło mi się z GTA. Dobra. Weszliśmy na teren placówki. Nie wiem, co to w ogóle będzie, nie wiem, co to w ogóle jest. No ale zobaczymy. Tutaj jest to odludnione. I to całkiem sporo. Jezus. Te mechanoidy pieprzone. Dobrze. Pyk i pyk. Przeżyłeś to. Snajper. A nie trafiłem go na czas. Trafiłem, dobra. Udało się, nie mam cela w ogóle, to jest bardzo niedobre. Coś jeszcze? Chyba nie. Możemy wejść? Nie, musimy to chyba wyłączyć. Dobra, tylko jak to wyłączyć? To nie działa, tu musimy wejść najpierw, tak? Użyj E, no dobra, użyjmy E. Co? Puzzling? Puzzling? No... Oż ty w życiu, no dobrze. Taka zagadka w Sirius sobie naprawdę poważnie, aż dziwnie. Ale się dziwnie czuję teraz. Nie wiem, czy w ogóle to dobrze robię. Chyba tak. Nie, nie, źle. Nie połączę tego tutaj nigdzie. A tutaj będę miał jak? Tak, ale nie, ja muszę tutaj, bo muszę obydwa te zasilić, tak? Czyli to może być... No nie, nie może to być chyba w ten sposób, bo... Ja tego nie połączę inaczej. Ja górą jak pójdę. O! O, there we go. Ale tak też nie dam rady, chyba że jakoś to obrócę teraz. Może się uda. O, tu się udało na dole, dobra. To musi być w ten... Nie, nie może być w ten sposób. Ale tak też nie może być. Tak też nie może być. A może być tak, a to może być tak. O, dobra. Okej, 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 okej. Dobra, tu musi być tak, tu musi być tak. Nie, nie może być tak. Jezus Maria, jak to zrobić? No tak to musi być. Pyk, pyk. Pyk. I za to tutaj nie połączę nawet w ten sposób, no jak? O nie, zagadka logiczna. Miał być krótki poziom. Fuck. There we go, zrobiłem. Obydwa zasilone. Ups, sorry. No, ale to... Nie? Co coś jeszcze do zasilenia jest? Na dole i na górze jeszcze jest? Co?
Udało się. Fuck me. To było ciężkie. Ale dałem radę. Otwarte. Dzień dobry. Co my tu mamy w ogóle? 1/3 klucze? Co? Musimy klucze znaleźć w tej mapie? Do czego? Okej, ale to mi zajęło dłużej niż bym chciał, żeby mi zajęło. Będąc absolutnie z wami szczerym. Ja myślałem, że nagram ten odcinek krótko i będzie fajnie. O, miny. Tędy nie jedziemy już, to jest za daleko. Dobrze. No to szukamy dalej w takim razie jakiś miejscówek do znalezienia kluczy i nie wiem do czego te klucze będą pasować, ale... Right. Okej. Udało mi się jedną zagadkę rozwiązać. To było ciężkie, w sensie musiałem się trochę nagłowić faktycznie. No ale w efekcie daliśmy radę. Zresztą jest zablokowane wszystko. Dobrze, że ja jadę tak, żeby nie wylądować na drzewie i nie zablokować się na nim. Świetnie. Dawaj sam. Czy mogę zobaczyć... Czekaj, że się ustawimy do miniatury w ogóle, ten gdzie nie ma drzew bardziej. Żeby mogę się zobaczyć w ten... przód twój, no nie? Tak... Faktycznie jak on wygląda w grze. O, może być na miniaturę. Niech będzie. Tu byliśmy, dobra, to szukajmy dalej jakieś miejscówek. O, tu w ogóle jest zdrowie, jest pancerz. Okej. Tu coś będzie? Nie, to jest po prostu jakaś barykada zrobiona, po prostu nic więcej. Przez to nie przejadę, pewnie. Nawet nie będę kwestionował. Z tej strony coś może... Miny! O Jezus, wjechałem tutaj. Ale na szczęście nie wybuchłem. Dobra, sprawdźmy, coś tutaj jest. Po drugiej stronie nic tu nie widzę. Ale to nie oznacza, że nic tu nie może nie być, także... Trzeba sprawdzić to oczywiście. O właśnie, patrzcie na to. Coś tutaj jest. Dzień dobry. Halo? Czy to jest kolejny klucz tutaj? Nie. Okej, okay, z tego teraz woda leci. Okej, okay, no tutaj coś jest ewidentnie, ale... Nie wiem co z tym zrobić. Ewidentnie nie wiem co z tym zrobić. Może to po prostu jest, no ale to by było głupie oczywiście. Tak, wiem go, że tam mam jechać, ale tutaj też są, mogą być sekrety, więc... Jadę w tą stronę. Zobaczyć, czy na pewno nie ma żadnych sekretów. Bo na pewno są. Tu mamy co? Okay, hunting ranch, bla bla bla. Tu mamy jakieś pompy. Tam nie zjedziemy już dalej. Co my tu mamy w ogóle? Hello? 6-0M? Okej. Okay. Ciekawe. No i słuchaj, jest taka wielka połaść terenu i weź człowieku, siedź tutaj i szukaj, no nie? Igły w stoku się nada naprawdę, bo nie wiem gdzie mam jechać, nie wiem co mam dokładnie zdobyć. Wiem, że klucze, no ale no, naprawdę nie wiem gdzie, nie wiem co dokładnie mam zrobić, więc... A bym chciał to odkryć. Chyba, że faktycznie muszę tutaj jeździć i... Wiecie, szukać tego, żeby tam się potem dalej dostać, może to jest fabularne, a nie poboczne. To wie, o, ho, 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 ho. F6 tutaj idzie. No tak, nie spodziewałem się niczego innego. Absolutnie. Absolutnie nie spodziewałem się niczego innego. No trochę was jest, panowie, to trzeba przyznać. Okej, pyk. Noise. Tyle? Super zasadzka? Lame. Myślałem, że jakaś nagroda będzie albo cokolwiek. Nie. Oczywiście typowo Sirius samowo. Jedno zdrowie, dostajesz w pierdyl. Czyli masz plus jeden zdrowie, ale masz minus dużo amunicji. Niestety. Dawaj z tą mobilu, nie zawiedź mnie. Nie zawiedź mnie. Się odpalił zapis. Ciekaw jestem dlaczego. My tu byliśmy? Nie byliśmy, a Jezus, nie byliśmy tu. A no właśnie.
A dostałem od snajpera. Chyba całkiem dużo, nie patrzyłem sobie, czy dostałem fuck dużo, czy nie. To musiałem tutaj... Wybuch, to będzie, udało mi się wybuch zrobić tutaj. Daj jest trafiłem między ten. Zobaczcie, kolejna zagadka logiczna, oby nie. No i to odcinek zajmie 5 lat. Rozwaliłem tego drona? Gdzie i kiedy? Tu jest kolejna zagadka logiczna, serio? Ble. No dobra, do roboty. No tak, niestety mi się też wydaje, że sam, że tak właśnie jest. No. Niestety. No dobra, sprawdźmy się w takim razie. Oh, my brain. Nie przejdę nigdzie. Kurą. Też nie, fuck. Jak tam przejść? O tak mu tu przejdę, dobra. No ale stąd nie wyjdę już nigdzie. Shit. Przydałoby się tu połączyć to jakoś. Nice, udało się. Dostałem life w ogóle. No super, mamy dwa klucze. No to co, szukamy dalej. Nieźle, jest serce dostaliśmy przede wszystkim, to jest bardzo, bardzo ważne. Czy mam dodatkowe życie tak naprawdę teraz? Jeżeli umrzemy, to nie umrzemy. Dobrze, czyli to mamy zaliczone. To mamy blokowane, szukamy ostatniego klucza w takim razie. Tylko gdzie on może być? I gdzie on będzie? To jest zajebiście dobre pytanie. Tu są gnary, które śpią, czy gnary, które są rozwalone? Guys? Nic do strzelby. No ktoś tu był i się bronił. Zdecydowanie. Tajny gadżet. Okej, okay, rozwalone gnary. Bez oka w ogóle. Czy oko ma w buzi? Dziwnie to wygląda. Never mind. Co ja w ogóle dostałem? Pokaż mi, gdzie ich miejsce. Co to jest? Okej, okay, dobrze. A, N i M mogę przewijać rzeczy. Okej, okay, dobra, rozumiem. Ja chcę... No nie wiem, live sobie na razie wybieraj, gdybym miał jakieś problemy. Okej, okay, znalazłem to. Tu są miny już. Dobra, nie będziemy jechać. F6 sobie oczywiście walniemy. Powiem wam, no, ciekawie. What? Co się stało? Coś wybuchło. What the hell? Idę trochę dalej, bo nie wiem, czy... Oczyść kościół. Nie, okej. Czyli musimy się chyba wrócić i musimy na tym terenie tutaj po prostu wszystko znaleźć. I coś jeszcze znaleźć, żeby to otworzyć. Nie? Tymi kluczami. Ja nie wiem. Ale będę szukał, dopóki nie znajdę, więc... Więc hej. To po prostu też mi zajmie strasznie dużo... Długo. Chciałem powiedzieć. Oj. Guzik jakiś? Mogę to kliknąć? Nie, okej, okay. Nic nie mogę zrobić, tak czy siak, tak czy siak. Tak czy siak, tak czy siak, ej! There we go. W ogóle ten wózek wsiadamy. Nie, znaczy wózek, kurwa, skuter śnieżny. To brzmi jakbyśmy dostawali powiadomienie na Steamie, by ktoś do nas zapisał na Steamie. Śmiesznie w sumie. Jadę tutaj, nie wiem, czy tutaj będzie min po raz kolejny. Wygląda jak miejsce, w którym, do którego mógłbym pojechać na naprawdę. Jeżeli nie spadnę oczywiście z krawędzi mapy zaraz. A raczej spadnę, tak spadnę, bo tu już nic nie ma. Fajny widok, ale tu nic nie ma. Więc no. Jedziemy szukać dalej, jeżeli się nie wywalimy na tym skuterze śnieżnym zaraz. Snowmobilu. No dobra, dwa takie miejsca znaleźliśmy. Musimy znaleźć jeszcze trzecie. No dobra, tylko gdzie? To jest spory problem, żeby takie coś znaleźć. Szczególnie nie mamy mapy, nie mamy nic takiego. Nie, mogłoby nam się na przykład odpalić miejsce poboczne, byśmy takie jedno znaleźli. Żebyśmy wiedzieli, gdzie szukać dwóch pozostałych, no ale...
ale takiego czegoś nie dostaliśmy niestety. No i nie wiem, do czego są te trzy klucze. To jest największy problem. Bo nie jest problem znaleźć to jeszcze jedno, bo zapewne się na to natknę w końcu. Ale tam, żeby te klucze wsadzić, to ja nie wiem, gdzie je wsadzić, nie mam pojęcia. Absolutnie. Nie, czy ja miałem tu przejść? Matko, nie wiem, chyba tak. Dobra, sprawdźmy, wejdźmy tu. A oczyść kościół, to jest kościół? Au! Nie wiem, czy to jest kościół, naprawdę. Nie wygląda mi na kościół. Wygląda mi na Charlie'ego. Ty mnie właśnie nawalaj to całkiem ostro. Fuck my life. Nie wygląda na kościół, to wygląda jak bunkier. Oj. Okej. Bardzo nieprzyjemnie, kolego. Tu jest chyba zagadka ostatnia, nie? Tak, tu jest zagadka ostatnia, dobrze. Czyli znalazłem to, co chciałem. Zagadkę. Dobrze, czyli to będziemy mieć trzeci klucz już, tak? Co, kto, gdzie? Na dachu? No, ktoś tu był jeszcze, ewidentnie, słyszałem. No wejdź tu, sam proszę cię, no na bunkier. Jestem na górze, chłopak. Tyle go było? Tak, muzyka nie gra, to nie było w ogóle zagrożenie według gry. No grubo. Dobra, ostatnia zagadka w takim razie. F6 sobie walniemy. I zobaczmy, na czym ta krótka zagadka nie była. Mamy dwie drogi, które możemy iść. Możemy iść górą, możemy iść dołem. A jeszcze dół musimy ogarnąć, no właśnie. Tu ogarnęliśmy. Tu ogarnęliśmy, to było bardzo proste. Oktański magazyn odkryto. Mamy trzeci klucz. No ale gdzie ten klucz mam wsadzić teraz? Oktański magazyn? Nie mówi mi, gdzie to jest nawet. No i gdzie mam tego szukać teraz? Nie, to jest ten bunkier, to... Jezus Maria, gdzie mam to teraz znaleźć? Oktański magazyn blokowano, ale gdzie, co, jak, czemu? Gdzie to jest dokładnie? Halo, panie gro? Chciałem tego szukać? No clue, mam trzy klucze zebrane na trzy. I nie wiem, gdzie to jest. Absolutnie. Nie wiem, po prostu nie wiem. No ja nie wiem, gdzie mam jechać dalej teraz. W sensie fabularnie, no nie? Oktański magazyn. Oktański magazyn. Ale gdzie ten magazyn może być? To powinno być duże w takim razie, skoro była taka zagadka. To powinno być duże. No ale tak, jedyne miejsce, które mi przychodzi na myśl, to kto... To to, które było tutaj na dole, co przeszliśmy, mieliśmy dalej iść, nam się odpaliło, właśnie odpali ten, oczyść kościół. Właśnie w tamtym miejscu, tutaj. Ale nie wiem, czy to będzie to. Tylko to mi po głowie chodzi, nie widziałem, że tego hangaru wielkiego, nic takiego nie widziałem. Może to jest gdzieś tutaj, sprawdźmy. Może o to tutaj chodzi. Tylko jak tam cholera wejść? Nie, to są po prostu otwarte, tak czy siak, więc... To raczej nie jest to. A, to było, to na hydraulik, to było to, punkt umiejętności. Aha, do tego to było. Tak, trzy klucze są potrzebne, faktycznie. Czyli dobrze znalazłem. Okej. No i punkt umiejętności, co byśmy chcieli teraz? Większe obrażenie, tym masz mało zdrowia, na obszarowe. Co tu w ogóle mamy? Możesz zainicjować wręcz. Ja bym chciał w sumie to, na średnich drogach, w przedowym trakcie sprintu i idziemy w to. Mamy dużo punktów umiejętności, naprawdę w tej grze. Nie wiem, czy będziemy mieli na wszystko, jeżeli tak, to będzie wesoło. Mamy kartkę. Syberyjska gwiazda, numer, okej. Okay. Plotki dotyczące dziwnego odkrycia na stanowisku archeologicznym w okolicach Asuanu. Wywołało niepokoje w Egipcie. Pod byłym stanowiskiem w Abu Simbel robotnicy z korporacji paliwowej NWOC odkryli system sztucznych jaskiń. Znajduje się w nich ponoć starożytna maszyneria, a także kilka niezidentyfikowanych obiektów różniących się znacznie od wszelkich uprzednio odkrytych artefaktów egipskich. Okej, potwierdził istnienie systemu jaski, opisał jako bardzo rzadko spotykane. Pochówką mówi potwierdzenia
anachroiczne, jak opisała jeden ze źródeł, te artefakty. Brytyjska egiptolożka, i doktorka nauk historycznej profesorka Linda Bennett z Uniwersytetu Londyńskiego ma przeprowadzić zespół archeologów, poprowadzić. I naukowcy, którzy zbadają to tajemnicze odkrycie, więc wracają w stronie trzeciej. Ciekawe, czemu oni mówią w Egipcie. O Time Locku? Niemożliwe. Możliwe, że o Time Locku. W sumie nie pamiętam, kto odkrył Time Lock. Profesor Stein coś mówił właśnie o Time Locku w BFE, ale tak to poza tym nie pamiętam. Tu jest kościół, ma sens. Ma to sporo sensu, ale okej, teraz możemy robić takie jaja. Także nie jest źle. O, w mordel jest snajperów. Okej, no to tutaj w takim razie to się przyda, nie? Nieprawdaż? Chyba jeden palu. To się porozwala wszystko. To mi się bardzo nie podoba. Co się dzieje tutaj, niestety. Doleci to w niego, czy nie? Doleciało i zabiło go nawet, super. To ci snajperzy dalej tu będą, no właśnie. Nie, poleciało losowo. Za daleko, no niestety, dobra, damy sobie jadę. I tak czy siak, jesteśmy Serious Sam. Okej, nie wiem, co wybucha za mną. Dobra, jeden padł. Drugi padł, co tak we mnie rzuca? To są grenadierzy, aha. W ogóle to wygląda jak Outlast dwójka, nie? Weź to ode mnie, dobrze? Co niebezpieczni, kuźwa, ci grenadierzy, naprawdę. Dobra, oni rozwaleni. Ale coś mi się wydaje, że to nie koniec. Ruszaj na południe. Oczyściłem już kościół? Okej, okay, dobra. To oczyściłem kościół. Skoro game mówi, że oczyściłem kościół? Dude? Czy to było to plasta nawiązanie? Niemożliwe. A to było ultra dziwne. To było ultra dziwne. Krotim, what the fuck? No ale no dobra, skoro... Niech tu będzie jakiś jumpscare, bo to jest... Bo to wygląda bardzo jak Outlast. To się zesam się oczyście. A tego byście nie chcieli widzieć. Ja też bym tego nie chciał widzieć, także... Lepiej, żeby to się nie wydarzyło. Tak tylko ujmę to. Po prostu. Tak tylko to ujmę. Żeby to się nie wydarzyło w żadnym kontekście, żadnym... Po prostu nie mówmy o tym, okej? Okay? Żeby to się nie stało, żeby było wszystko jak najbardziej okej okay i w porządku. Żeby gra była przyjemna, miła dla wszystkich i tak dalej, i tak dalej. Nie podoba mi się, że jest pod drzwiami to wszystko. W każdej chwili może coś mi z tych drzwi wyskoczyć, ja się na nie kapnę. I się zesram, tak mówię. Bardzo się zesram. Jestem ciekawa, co chodziło z tym kamikadze, bo to były kamikadze bez bomb. Po prostu kamikadze. Ciekawe. Dobra, sekretów od cholery. No ale cóż. Pompororom. Kascenka. Biegnie kolega. Nie strzelaj, don't shoot! Sniper Elite się przypomina. Olga. One night Olga, eye for an eye. Jednooka Olga. Ah, a familiar face. The legendary Serious Sam. That's me. The equally legendary one-eyed Olga. Hey, I thought you were dead. Nah, you can't kill Olga that easily. I planned to head towards Tunguska Portal after killing Tipodius the Strangler, but these Octanian bastards got really mad at me for some reason. So I had to spread a little word about my death. Ah. And everything was fine and well, until you showed up. Well, what can I say? I'm not looking for a fight, but the fight always seems to be looking for me. I know the feeling, but this place is full of bad guys, and they probably have backup incoming too. Not good for my cover story, and not great for you either, Stone. So, how about we help each other out? I'll go to the bell tower and cover you from up there while you party down here. You sure you can get up there with that leg of yours? Relax. One-eyed Olga has gone through much worse. Okej, okay, chodzimy teraz razem, czy nie? To jest... Ty jesteś nowy. Ty jesteś nowy. Cześć, kolego. To jest zielona, tylko jakiś nowy, jakiś kompletnie... O, mordę, inny!
Fuck me! Ten dron wleciał prosto we mnie! Zajął mi cały ekran, kolega. Uwielbiam to, że oni sobie po prostu gadają tak na luzie, jak zabijają przeciwników, no nie? To jest spalacz! A, oh, shit! Za blisko, kolego. O Boże, to był atak. Potężny. Nie powiem. Chyba trochę was tu jest, panowie. Trochę was tu jest, panowie. Wiem, że mam magnetnicę, ale nie zgadzam się, żeby jej używać. Nie wiem czemu. Mam dziwne postanowienia, dziwne... Co się stało? Skończyła mi się amunicja? Czemu się zmieniła broń? Nie wiem, ale jestem happy w sumie. Jezus! Jaki atak! Jaki ostrzał! Jeb go! Tego załatwiłem. Teraz leży, okej. Okay. Olga mi pomaga, mi się wydaje, tylko tego byka chyba ona zabiła, tak mi się przynajmniej wydaje, bo to jest jedyne wytłumaczenie, tego, czego on padł. Ja go nie zabiłem, to na pewno. Dobra, Olga. To co, robimy to, no nie? Ja mam dwie rakietnice, bo mogę sobie automatycznie wyczarować kolejną, bo jestem na tyle zajebisty. Coś tu chodzi się ciężkiego? Tu nic nie widzę. O, granadierzy są, okej, nie widziałem ich. Cześć, kolego. Tyle? Oko za oko, porozmawiaj z Olgą. Dobrze. Tylko Olga chce pogadać. Oktański legionista. Takie rzeczy, co? Akta zapewne, jednooka Olga. To jest pierwsza osoba, którą mamy w aktach poza Siriusami. To jest trzeci poziom. Ciekawe, ciekawe. Konia Kastenka. Są lepsze animacje niż czwórce, przysięgam. Nice shooting, ma'am. That's nothing. Earlier today, I managed to shoot down a plane. Now that was something. Wait. So you shot down Brand? Właśnie. Yeah, well, I heard radio transmission, looked outside, saw a plane full of traitors, aimed, and bam, straight to the engine. Nice. Wow. You know, we'd actually make a really good team. Another time stone. Gotta stay low for a while and fix myself up. But I have a gift for you. Let it remind you of our time together. Ooh. Thanks, ma'am. Hope we'll meet again soon. Hmm. And don't call me ma'am. I'm Olia. Pyka. Olia. To Ola czy Olga w końcu? Hello. Kusza. Okej, okay, spoko. Wygląda fajnie. Kusza, strzała na sekundę czas przeładowania, to jest kusza, więc przeładowanie będzie strasznie duże. Ja zakładam, że jest mocna. No ale mogę się mylić. No i dzięki za kuszę ogólnie, doceniam. 4000 metrów! No ten poziom będzie długi, szczególnie z tym sekretem, z tymi kluczami. Pa, Olga. Dzięki ogólnie za wsparcie. Za miło spędzone chwile. Ty gwizdałaś? Chyba tak, bo ona gwizdała. To się o czym zastanawiać, co się dzieje. W ogóle trumna jest otwarta. To nigdy nie wyrzuci nic dobrego. Absolutnie. Coś tu będzie, a tu są jeszcze jakieś bełty. Bełty w sensie, no dobrze mówię, bełty do kuszy. Pamiętałem, że cię nazywają bełty z Far Cry'a. No. Serious Sam. Ja może nie, o Serious Samie nie słyszeć. Zacznijmy od tego. Każdy zna Serious Sama. Każdy wie, kim Serious Sam jest, więc. Macie panowie, błędne informacje. To jest martwa krowa, spalona i w ogóle zjedzona i zgnita. Czy widzieliśmy jakiekolwiek inne zwierzę poza potworami w Serious Samie kiedykolwiek? Znaczy, zapewne tak. Papugę widzieliśmy. W sobie samej dwójce. Uff, mordy to jest mocne. Okej, okay, ja to zachowuję. No nie spodziewałem się, że to będzie tak mocne, a jednak. Myliłem się. Czemu w ogóle mam? Nie mam, dobrze. Myślałem, że mam naprowadzanie wielu przeciwników, no ale niestety nie mam. Muszę się z tym pogodzić. Harpie! O, hello, nie widziałem was w ogóle. Jak teraz do mnie leciałyście. Cześć, dziewczynki.
Cześć, cześć, cześć. Jak się macie? Dobra, nie mogę ich załatwić teraz. O Boże, ile... Co? Ile byków leci? Ja pięciu? Na szczęście one są prostsze niż w starych wersjach. O Jezu, mogę je łatwo załatwić. Dobra, skoczyła mi się dwójka. Fuck, co mi zostanie do walki w ogóle? Granaty? Chyba tak. Dobra, o Jezus Maja, to się robi gęsto. Pomału. No i tak, zostaje mi tylko... O, dzięki Harpio, zostaje mi tylko granaty do walki. Z tymi bykami. Jeszcze jeden chyba. Harpio! Chodź tu. No, dobranoc pani. Fucking hell. Chyba jeszcze Scrapjack został, nie? Chyba nie tylko. Dobranoc panu, miło było. Będziemy tyle iść bez żadnego pojazdu? Co to było? O, gdzie tu nie ty? Ile przeciwników w ogóle nowych, tak nagle? Co jest? Tutaj jesteś. I jest po tobie. Wystaje przeładowałem właśnie przed strzelaniem do niej. Dwóch nowych przeciwników. Tu coś się świeciło, tutaj, właśnie. Mamy tak, mamy zaślubioną Aremanowi i mamy cytryjską Harpię. Oczywiście znamy tych przeciwników, nie będziemy o nich czytać, nie wiadomo ile. Kusza jest przepotężna, także musimy ją sobie trzymać ile wlezie. Co my tutaj mamy? Mamy Sacha na wyrobie, mamy kolejną zgniętą krowę, to jest zupełnie taka sama jak wcześniej. Czy ja mogę sobie coś zrobić? Mogę jakoś, nie wiem, głowę ogarnąć czy coś? Jakąś dynię? Może są sekret jakiś jest związany? Cholera cię wie w sumie. Chociaż nie, nie byłoby, nie mógłby być, bo to jest kolejny, nie? Więc... No niekoniecznie, prawda? Co ty? What ty? Mogę ją w ogóle wręcz wziąć. To jest ciekawe, żeby zobaczyć. Chodź! Chodź tutaj! Chodź tu, bo ja ją mogę wręcz wziąć. Ja to widziałem. Mogę! O, jest po tobie, nice. Pięknie, udało mi się w ogóle... Chyba pierwszy raz w historii Seriusa ma wziąłem Harpię wręcz. Wiem, Harpię wręcz. Dobrze, tu były żady jakieś seksualne, to nieważne. Są zawsze żady seksualne, jeśli chodzi o Seriusa sama, więc... Kolejny zieloci, ale tym razem mam na was sposób, gnoje, ponieważ mogę was wziąć z rakietnicy. Ciebie trzeba rozwalić, gnoju wredny. A was to poszatkujemy po prostu. On padł? Padł. No i bardzo dobrze, o to chodziło właśnie, żeby padł. Cześć kolego. Miło było cię poznać. An eye for an eye, you silly bitch. Mamy dwie drogi, możemy iść na lewo znowu, możemy iść na prawo. Tam gdzie możemy iść, tam jeszcze bardziej na prawo. Tu możemy do domku iść. Co my tu mamy? Bełty do kuszy, jakieś tutaj rzeczy, mamy traktur, którego nie możemy niestety użyć. Mówi się trudno. Ale bez pojazdu to będzie ciężko zwiedzać taką odległość. Może tu miałem mieć pojazd, ale... Ale no nie mam. No nie wiem, może mogłem mieć pojazd, nie mam żadnego pojęcia tak szczerze. Dobra, kolejny zielony to jest kolega. Poleci do mnie kula już. Nie wiem, czy ja mi nie wyrzucę za dużo tych rakiet w nich, no ale... To bardzo możliwe. Gdzie on jest? Jeszcze jeden byk. Kalopsi, Boże, to jest rzeczy do zabicia. To kalopsi trzeba załatwić bardzo szybko zresztą. Jezus, co tak mnie nawala? Jezus, to kalopsi. A! I ten skarbek, który powinien umrzeć, ale nie umarł. Coś się dzieje, pomocy, help. Teraz tu umrę. Kolopsi, gnoju wredny. Spadaj stąd. Jezus, umrę tutaj. Po prostu pieprzoną Harpię. Zdechnij sobie, dobrze. Gdzie jest ten zielony gnój? Gdzieś tam tego nawet nie widzę. Gdzie on niby jest? A tam!
Przysięgam, że go nie widziałem. Jak ja przeładowuję tego karabina, to wiecie, co się będzie działo. Spam i to ostry. Tam coś jest daleko. Dobrze widzę, chodźmy tam. Tam coś jest. Tam coś jest. Zapiszmy sobie grę. Bo tu jest spore pole. I to jest chyba plus 100 zdrowia, nie? Tak jest. Pułapka aktywowana, świetnie. Uniknąłem jej jak Bóg. Tym oczywiście. O! Shit! Idźcie stąd! Idźcie stąd! A mogę to w sumie pistoletem wziąć, że naprawdę nie pomyślałem. U harpie też. A chciałem ją wręcz wziąć, nie udało mi się. Shit, shit, shit! Dobra, udało się. No, come on. Dobrze, rozbita. I one to rozwalone. Okej, okay, pułapka z głowy. Jezus Chrystus. Tą kuszę oszczędza, bo ona się bardzo przyda w najmniej spodziewanym momencie, tak naprawdę. Ojeju, jeju, to jest tyle do zwiedzenia w tej grze. Zrobili tą grę tak dużą. I niekoniecznie wiem, czy to jest dobra rzecz, czy nie, ponieważ no odcinki no będą moje trwały, ile będą trwały, czyli strasznie dużo. Strasznie długo. I to mi niestety utrudnia życie. Na przykład gdyby odcinki trwały po pół godziny, byłoby znacznie prościej, ale no niestety nie będą trwały tyle, bo jak widzicie, dzieje się to jest strasznie dużo. Niestety. Tu musimy podejść ogólnie, także za chwilę tu podejdziemy. Podejdziemy sobie najpierw na bok. Bo chcę wszystko z tej grze zwiedzić, co mogę. O, pojedyncze zdrowia. O, to mi się nie podoba. To mi się zajebiście nie podoba. Czy ja mogę to zrobić na tobie? Nie, jeszcze nie. Okej. Okay. Na średnich mogę, nie mogę na dużych. Okej, okay, rozumiem. Ja mnie to pułapki kierowało. Nie wiem, czy mi się to podobało. Nie bardzo, niestety. Mamy w środku. Mamy live kolejny. Miło. Tak to nic tu nie widzę innego. Poza po prostu live'em i paroma bełtami. No, tak jak mówię, nic tu nie widzę więcej. A tam mamy kolejny punkt, czyli tutaj możemy na spokojnie sobie podejść. Co tu w ogóle będziemy mieli w środku, co? Zobaczymy. Jakiś upgrade do broni? Tak, multi-rakieta. O, brakowało mi tego. Jest, bro. Brakowało mi tego bardzo. Dobra, no i teraz się zacznie zabawa. Jak najbardziej. Dun, 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 dun. A dali mi to pewnie nie bez powodu, zakładam. Masz kalopsji, zdychaj od razu. Pyk! Wszyscy powiedzieli, o Jezus! O Jezus! Wampiry! Pierwszy raz. Padniesz? Od pięciu jakie dopiero padł, wow. Dobra, no właśnie przyda dwójka tak naprawdę. I to najbardziej się przyda na właśnie dwójka, ale może karabin też nie będzie taki zły. Jeszcze dużo dronów. Dobra, to weźmy sobie po prostu to na razie. Chciałbym, to jest strasznie dużo w tej grze. W sensie okej, okay, bo to jest Stalin, to nie ma być część, która do Siriusa ma wprowadza, to ma być część, która jest po prostu dla doświadczonych graczy już. Sirius sama, to mi się wydaje przynajmniej. Tych dronów jest masę. Dobra, on tu przyleci do mnie pewnie. Chyba padł kolejny. Jezu, te drony, muszę się ich pozbyć. Bo są drony z tymi gościami, czy jest... Boże, wystraszyłem się. To jest podwójnie teraz, strasznie. To jest podwójna masakra. Muszę was się pozbyć. Please. Aaaa! Jezus. Dobra. Tu jest kolega, teraz jest tutaj. Dobra, wampiry chyba rozwalone. Nie pamiętam, jak on się nazywał. Tak profesjonalnie. Tak umiał amunicji, świetnie. Fuck my life, Jezus. My health. Aurigiański krwiożerca. Okej, okay, zaczynałem się ogólnie lista powiększać. Mogę hype zobaczyć. W każdym jej atucie.
Bardzo fajnie, to mi się podoba. Legionista, też biczowany. Ma taki sam, to ma taki sam model jak ten zelot normalny, tylko że po prostu jest trochę bardziej zgarbionym i ma tarczę i tą pałkę. Malet. To tyle. Mamy trochę więcej itemów do zebrania, to sobie pozbieramy. Tak mówię item, a nie item, bo... O, złote czasy grania z kolegami, to gdzie mówiliśmy wszyscy item. Tfu, item. A nie item, już się zaczyna mieszać wszystko. Dobra, no co, lecimy dalej. No tak, tam się zbliżamy. No super, teraz są oczywiście snajperzy. A ja snajperki nie posiadam. Ej, tak mogę ich trafić. Au, dzięki Polipie, doceniam bardzo. Bardzo bym chciał go zabić, bo widzę, że on jeszcze żyje, a to ja to widzę. Bym go bardzo chciał zabić, dobra, kusza. Na 4 padnie, okej, okay, ale nie najgorzej. Nie wiem, czy ma sobie punkt, jeżeli w ogóle ma. No, strzelałbym, że ma. Tu jest kolega. Tu jest jeszcze jeden. Tu mamy kolegów z tymi, z tarczami. Już sobie szybko rozwalimy, żebyśmy mieli spokój. No i tyle z komitetu powitalnego. Dobra, no to lecimy dalej, panie i panowie. Bardzo mi się to fajnie gra. Tylko tak jak mówię, jeśli chodzi o sekrety i wszystko, to jest paskudne, żeby to nagrywać. A nie chcę po prostu lecieć i nie odkryć niczego. Okej, okay, czyli nie przejdziemy. On nawet to jest odporny? A na to już nie jest odporny. Ha, kolego. A widzisz. Nice, tutaj się przeszywa, bo to jest kusza. Super. Czyli tutaj niby przejdę, niby nie, ale tu na prawo są jeszcze rzeczy, których oni bronią. Sprawdźmy zatem, czego oni bronią. Wow. I po tobie, bo tego już nie obroni swoją tarczą. Czy jeszcze jest? Nie, na razie nie. No tu jest spory magazyn tak naprawdę. Tu mamy jakieś rzeczy. Cześć kolego. To tyle. Co to jest zaś? O nie, punkt umiejętności kolejny. Dobrze, dobrze, bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy. No i mamy na średnich wrogach, możemy wykonywać teraz taki wręcz. Superowo, potem na dużych wrogach. No to będzie mega, mega ciekawe. Co my tu mamy? Mamy kolejną tnoę. Nie wiem, co to jest. Ja chcę tego użyć, bo tego jeszcze nie używaliśmy. Chcę to wyposażę. Pokaż mi, gdzie ich miejsce. Aktywuj gadżet. No tak, tylko że to... To ma spory zasięg, powiem wam szczerze. Nie wiem, czy chcę tego używać. Trochę się boję. Co my tu mamy? To było proste. Myślenie to najlepsze rozwiązanie na samym osiągnięcie kolejne. Okej, okay, a coś mi to dało, że to rozwiązałem? Rozwiązałem to ekspresowo, bym powiedział. Iść dalej na południe, no wiem. I know. Tylko czy coś mi to dało? To jest, nie wiem, połączone gdzieś? Nie, to mi w ogóle... Co to jest? To jest kamera? Chyba tak. Ale kamera czego i kamera gdzie? No clue? No idea? Kule armatnie, znaleziono sekret. Kule armatnie, to gdzieś musi być wyrzutnia rakiet, no nie, wyrzutnia kul. Zrobiłem ten sam błąd językowy i ogólnie myślowy, co zrobiłem w drugim starciu na odcinku. Aj. Przynajmniej widać, że się nie zmieniam, nie? Przynajmniej to widać. No. Dobrze, jeszcze wodę mechanoid. Nawet dwa. I clear i kamikaze. Oldschoolowo. Oldschoolowe połączenie, bardzo. No, przeładowujemy. I lecimy. Dobra, ale na was to trzeba... Potężne działa wytoczyć niestety. Ale to za chwilę. Może was wybuchnę tym, po prostu. C4. Taką odległość będzie prościej, mi się wydaje. Dobra, za blisko jesteś, kolego. Zdecydowanie za blisko. Żegnam. Żegnam. Nie używaliśmy C4 jeszcze w tej grze, także... Teraz użyliśmy. I zrobiliśmy z tego pożytek.
Idziemy na most. Nie wiem, co to przed chwilą mi dało. Nie wiem, co to mi odblokowało. Nie wiem, co to mi kompletnie cokolwiek zrobiło. No ale może się dowiemy. Naciskiem na morze. Kamera była właśnie tutaj. To była ta kamera, no. To by się zgadzało. Mhm. Się najbardziej zgadzało. A, chyba, że odblokowaliśmy tą bramę, która tutaj była. Chyba o to chodzi. Tak, bo się tekst nie odpalił. A to miała być brama. I pewnie stąd miał nam pokazać, że mamy iść tam. Aha, to zrobiłem to wcześniej. Ups. Sometimes revealing itself through the vent shaft, so keep an eye on that. Better get rid of its minigun turrets first, though. Stay safe, comrade. Okay, daj mi. O, zaliłem drzewo. Daj mi wskazówki, jak walczyć z tą wieżą całą. Ja mogę do tyłu jechać w tej grze. Nie mogę w ogóle do tyłu pojechać nigdy. O co chodzi? Czy mogę w ogóle strzelać? To mogę zmienić broń? Tak, mogę zmienić broń. Fajnie. To co to? Ciśniemy, czy raczej nie damy rady? Wow! Wow! Shit! Shit! Okej, okay, no są tarcze. Tfu, wieże! Czemu ja mówię? Czemu się mylę ze wszystkim? Dobra, gin! W takim razie, wieżo. Co ja ci mam uszkodzić? Bo to ja nawet nie wiem. A, chyba to! Tak jest! To ja muszę, to wygląda jak... To walka jak z tą, z instytucją mentala w dwójce. Aż dziwnie. No, otwórz się na swojego pana. No chyba się nie otworzy tak łatwo. Nie, ja muszę przejść to z boku. A, nie żyje. Okej, spoko, dostałem od wieży. Okej. Uciekaj stąd sam! A, zajebiście zły zapis mam niestety. Teraz może będzie lepiej, sprawdźmy. Może sobie damy radę jakoś lepiej to ogarnąć. A teraz jeszcze to otworzyło te serce. A ja gdzieś w dupie jestem, bo tym kładem się beznadziejnie jeździ. Chyba wysiadam stąd, wiecie? Wysiadam stąd, pierdziele. Mam to gdzieś. Dobra, tutaj zdecydowanie taki widok się przyda. Ale mogę na spokojnie uciec, także to nie jest problem. I tylko się ta wieża otworzy. Mówię, że nie tak na luzie, ale daję radę zdecydowanie jej uciec. Rozwala jej to? Prawie, kurde. Blisko było. Chyba trzeba uważać teraz. Gdzie to ląduje w ogóle? Fucking hell. Okej, okay. Wieżo. O Jezus, o Jezus. O Jezu. Dobra, to jest prostszy atak niż ten, który był przed chwilą. Trochę zdrowia. No i teraz się otwórz na mnie, wieżo. Come on, otwórz się na mnie. Dobrze. Nice. No i po wieży. I było jeszcze jeden tutaj gdzieś? Chyba nie. Dobrze. Ale tu jest itemów w środku. Wow, co to w ogóle jest? Jakiś klucz? 1 na 3, czyli są 3 wieże, tak? No to chyba ostatnia arena na tym poziomie. Chociaż nie wiem, bo 2000 metrów dalej mamy. Fuck my life. Gdzie jest moja wyrzutnia kul? Armata moja. Nie ma, o kurda. To jest problem, że jej nie ma właśnie. Powinna być, dobra, chodźcie panowie. O, wiecie co? Macie to. Samo się dzieje, śmieć z niebios. Ho, 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 wow! O, wow! Okej, okay, spoko. Podoba mi się. Bardzo mi się podoba. Wszyscy nie żyją. To jest przepotężna broń. Wow! Rozwaliło wszystkich. Nahaj, super, elegancko. Mega mi się podoba. Okej, okay, czy tam jest... Tam to wygląda jakby to mała kolejna wieża. To jest kolejna wieża. Dobra, potrzebuję mojego kłada. Ja tam nie będę szedł taki kawał. Tu jest gdzieś mój kład. Tutaj, okej.
Mam się dostać, potrzebuję trzech kluczy, żeby się przedostać, okej. Oktańska wieża strażnicza. Dobrze. Mamy bolty. Bolts, belts. Never mind. Lecimy do kolejnej wieży. Zobacz, jaka tam jest wielka płaść terenu, Jezus Maria. Ogromne są te mapy. To jest zdecydowany skok między starymi grami a nowymi. No i zdecydowany skok. Nie wiadomo, czy nie za duży przypadkiem. Czy to jest strach na wróble jako... jako ten opętany, przeklęty chłopak? Okej, nic mi nie mogę zrobić, ale no... interesujący strach na wróble z czaszki Cleara. Fajnie. Chyba mnie zauważyła. Chyba to oznacza ten dźwięk. Przejedziemy się tam. I zobaczymy. Nie wiem, co daje więcej obrażeń. Kusza czy... rakietnica? To by wypadało sprawdzić. To są zeloci, którzy się po prostu zespi tutaj. Niestety tak, są ci goście z tarczami. No niestety, dobra, to mamy... ale mamy kuszę przede wszystkim, to jest dobra rzecz. Ja trzeba sobie uciekać. Fucking hell! Dobrze. Trzeba ich rozwalić, jak najszybciej. 23 HP mam, spoko, fajnie. Na pewno mi się uda teraz przetrwać to. Na 100%. No w ogóle nie ma dyskusji, że ja to przetrwam. Bo to każdy wie, że to przetrwam. Ostatnie? No na pewno, Tak, panie wieżo, tak. Jasna sprawa. Tak. Tak. Jak najbardziej. Ja jestem absolutnie za. O Jezu, survival test i to ostry. Dobra, zdrowie pod wieżą. To jest ten grenadzie, trzeba ich rozwalić najszybciej, bo to są gnoje, którymi się żyć nie da. No i się jestem cały czas, co dlaczego? Mogę jej damage na dole zadać? Nie, po prostu nie ma pancerza na dole. Ale to też nie ma sensu w takim razie, bo w takim razie mógłbym móc jej zadać jakieś wrażenia, ale nie mogę. Żadnych, absolutnie fuck! Kolejny grenadier. Teraz się broni, tak? Ta wieża. Mówicie. Nie zbiję tego na raz, niestety. A zbiłem! Nice! No się wieżą nie muszę już martwić. Bardzo fajnie. Zdrowie! I pancerz, i klucz, i wszystko. Dobrze, udało się. Przeżyliśmy. Nice. Okej. Okay. Tyle? Chyba tyle. Druga wieża padła, czyli jest sposób, jest możliwość ją na raz zrobić. Jak się otworzy. Jest taka możliwość. Dobrze. Bardzo dobrze wiedzieć, w sumie. To jest bardzo fajna broń, podoba mi się strasznie. N i M się z ten gadżety wejtuje. Muszę pamiętać też, że mam live dostępny. Zresztą może sobie wezmę. Wyekwipuję, niekoniecznie wezmę, ale wyekwipuję. Gdzie jest mój kład? Tutaj już im się zatrzymałem, bo się wystraszyłem. Gdzie jest trzecia wieża? Jedna była... tam co się w ogóle świeci na fioletowo? Co to może być? Czy to jest dron? To jest całkiem spore. Nie, to jest ten. Latająca hulajnoga, the fuck? Pozwala szybko i łatwo zyskać na mobil. Co to jest? Aż bym chciał tego użyć, tak szczerze. Latająca hulajnoga. Aha, okej. Okay. Nice, spoko. Ej, to jest dobra, to jest fajniejszy niż kład. Bo ty mogę strzelać. Powrót do przyszłości. Dostałem osiągnięcie. Ciekawe. Gdzie jest wieża ostatnia? A, mam ograniczony ten. Ograniczoną ilość, ile ja mogę tym przejechać. O kurde, dobra. Muszę uważać. Gdzie jest wieża ostatnia? No problem polega na tym, że ja jej nie widzę. Tam jest jedna, tu jest druga. Więc no nie wiem, gdzieś tu powinna być trzecia. Gdzieś blisko na pewno. Ale jak to dziwnie wygląda, mam hoverboarda. Ojej. No nie z tej strony na pewno, nie? Chociaż nie wiem, czy to mogę zejść na dół? Sprawdźmy. Mamy hulajnogę, to jedźmy nią. Nie, nie mogę. Właśnie umarłem. O,
O, tajny gadżet, co? Ciekawe. O, to jest wezwanie asasyna. Tak. Okej, okay, spoko. Przeszukałem cały ten teren. Nie, albo ja jestem głupi, albo tej trzeciej wieży tutaj po prostu nie ma. Pojadę jeszcze w tą stronę ostatni raz. Nie, nawet tu nie mogę przejechać, widzicie? Więc tak jak mówię, przeszukałem cały ten teren i tej trzeciej wieży nie znalazłem, także ja po prostu pójdę dalej. Nie mam pojęcia, czy ona jest dalej, czy ona jest tutaj gdzieś. Nie wiem. Pójdźmy dalej, zobaczymy po prostu w przyszłości. Może ona gdzieś tutaj będzie. Nie mam żadnego pojęcia. Wiem, że jedna była ukryta. Ta jakby ukryta. Hej, Fres. Ruci się wszyscy, serio? Tak było, wcześniej było fajniej. Gdzie mechanoidy mnie nawala? Już spoko. Czemu nie, panie kolego? Mogę? Nie? A nie mam, że na dużych mogę? A jeszcze nie mam, aha, okej. Okay. Ja mam na średnich, czyli co klasyfikujemy jako średni przeciwnik? Jako gnaj na przykład? Clear? To jest średni przeciwnik? Mogę jechać z aktorem. Ale to zajmie 50 lat. Żeby nim przejechać gdziekolwiek. Pewnie jakiś sekret z nim jest związany, no ale czy ja bym to wiedział? Nie. Nie wiedziałbym. Skąd i gdzie. Tu coś drilluje, niech sobie drilluje. Ja mam kłada mojego, także ja pójdę na mojego kłada. Jeżeli to nie jest problem. Nie wiem, gdzie go zostawiłem. Tutaj jest, no. Zakładam, że mogę z niego skorzystać. Tak, dobrze. Idź dalej na południe. No idę na to południe już 5 lat. I końca nie widać. Nie ma tej trzeciej wieży. No nie wiem, gdzie ona była. A, jest tam. Aha. To dużo sensu akurat ma. Co my tu mamy? Cały, o, to Clear jest młyn. Nawet się da wejść wyżej. Okej, okay, dziwnie, dziwnie. Tu się da wejść wyżej. Czy tu w ogóle na tym młynie jest? Chyba nie. Wpisywanie mi się włączyło, miło, w końcu. Jedziemy dalej. Kolejna wieża do rozbicia jest w takim razie. Ops! O Jezus, nie! Sam nie umieraj! Dobrze. Mam 53 HP. 39 pancerza, to jest mało. To jest bardzo mało. No ale będziemy musieli sobie z tym poradzić, szczególnie, że tam jest wieża. Trzecia i chyba ostatnia w takim razie, by na to wychodziło. Coś tu jest? Wartego uwagi? Nie. Pewnie sekret, haha, bo to jest Sirius sam. Pewnie tak. To jest kolejny młyn. Są teraz bełty schowane na odmiany. Tu się wyżej nie da wejść. Tam się dało. Nie wiem, czy było zamierzone, czy nie, ale tak czy siak, tam się dało. Tam jest młyn w ogóle opanowany przez te macki. Widzę gnary. Widzę gnary. Czy ja mogę jednego na siebie zwrócić uwagę? I czy wiemy, Hadoi, mały to jest mały przeciwnik. W sensie średni, nie? To jest moje pytanie. Tak, mogę teraz wam oczka dziabać. W takim razie wy jesteście średnimi przeciwnikami. Au! Dzięki, stary. Czy biomechanoid jest średnim przeciwnikiem? Sprawdźmy. Oczywiście mały. O, zauważyłem im wieża. Kopnął mnie, chłop. Co? O nie. Umrę tutaj, bo nie mam nigdzie zdrowia. Czemu miałbym mieć? Tam jest jakieś, dobra. Na szybko tam polećmy. A z tą wieżą zaraz się rozprawię. Po mojemu. Au, jak nie umrę. Tu coś może być. Jeszcze trzeba być. Tak, tu jest mój kład, tu byliśmy przed chwilą, dobra. Shit, man, dobra. No to trzeba się skupić. Może być ciężko.
Były dwa w ogóle naraz. Okej. Okay. Nie. Spoko, nic się nie dzieje. Już sobie idę stąd. Co jest w tej wodzie? Coś w tej wodzie jest? Nie wiem, ale brzmiałoby coś było w tej wodzie. Dobra, jak to zrobić teraz? Co za wredna wieża, no? Czy ona ich respi cały czas? Bo jeżeli tak, to nie biło. Dobra, jolo, wiecie co? Poradzimy sobie. Zajebiście jesteśmy, damy radę. Wiecie co zrobię? Kurna, użyję tego. Hell yes, brother! Let's go! Chamy Wojtem na wieżę! Otwórz się dla mnie! To zadaje mało obrażeń tej wieży. No ale dobra, damy sobie radę z nią, tym hoverboardem sobie damy radę z nią. No problemo. A, amunicje to są też kroki, okej. Dobrze wiedzieć, że sobie musimy to zachować w takim razie. Jak najbardziej tylko można. Otwieraj się. Zginiesz! Yes, dozwolona. David i Goliath. David i Goliath dostałem osiągnięcie tak naprawdę. Mamy trzy klucze. I co teraz się stanie, skoro mamy trzy klucze? Mamy 100 zdrowia jakimś cudem, nagle, nie wiadomo skąd. Ale mamy. Lecimy tym hoverboardem, który się już właśnie zniszczył. Idziemy na piechtę, niedaleko nie mamy. Parararum. Te poziomy są mega długie. Nie narzekam na to, ale w mojej obecnej sytuacji bardzo bym chciał, żeby te poziomy stały się... W końcu jest to krótsze. Są koledzy? Nie. Tu jest kolega, którego nie widziałem. Widziałem tylko ich trzech. Tu coś na zielono jest zaznaczone. Okej. Co? Mamy rok podany, który jest aktualnie. 2110. Jest u nich. Interesujące. Dobra, wiecie co, poświęcę trochę zdrowia, ale... Czy to jest nawiązanie do czegoś? Powiedzcie mi proszę, czy to jest czegoś nawiązanie? Na pewno do czegoś to musiało być nawiązanie. Jeżeli ktoś wie, dajcie mi znać proszę, do czego to było nawiązanie. Byłbym bardzo wdzięczny. Hey guys! Oh come on! Sezon na same głowy uważam za otwarty. Elegancja Francja, panie i panowie. Ladies and gentlemen. Co za dźwięk dziwny? Jakieś żaby. Mega dziwny. Bo po co są mi te klucze? Bo nie chcę stracić tego poziomu i tych kluczy, które zebrałem. Ale zakładam, że te klucze musiałem zebrać. Chociaż ta jedna wieża była ukryta i niekoniecznie musiałem ją zwalać. Także no, tu coś schowane jest, ja to widzę. Rakiety są schowane. Czy to w ogóle było ciekawego? Nie, jakiś plecak. Okej, okay, jakieś tory podróżne. Pewnie z tego pociągu coś uciekał. Tak bym strzelał, tak bym zakładał. To jest zamknięte. Jestem ciekaw, czy potrzeba trzech kluczy właśnie. O, ten był umiejętności. Mroczna wieża. Blokowane osiągnięcie, czyli to było właśnie potrzebne do tej skrzynki, te trzy klucze. Dobrze, no i na dużych wrogach. O, na biomechanoidzie, na arachnoidzie, na scrapjacku. Będzie fajnie. I koniec poziomu, serce Rosji. Zostałem osiągnięcie. Piknik na skraju drogi. Tak jak mówiłem, wydaje mi się, że ten, ta gra ma 5 poziomów, tak zostało mi powiedziane. Ale... Nie wydaje mi się, że to miało 5 poziomów. Stosowany czas gry 70, czas gry 82 minuty, także no całkiem długo mi to zajęło. Piknik na skraju drogi. Powiem wam tak, ten poziom był fajny, ale był mega długi. W sensie... Szukanie tych kluczy... to było oczywiście wszystko tajne, wszystko sekrety. 27 sekretów tutaj jest. Wow, okej, okay, tylko znalazłem 7.
Zagadki z tym hydraulikiem, oczywiście stare zagadki, które każdy zna, każdy kiedykolwiek widział w swoim życiu. No i to na razie jest mój najmniej ulubiony poziom. Przepraszam, ale to jest mój najmniej ulubiony poziom. Zobaczymy, jak piknik na skraju drogi wypadnie na tle reszty. Wiecie co? Jestem swego rodzaju artystą. Zmieniam kosmitów w abstrakcyjną sztukę. Nie brakuje mi oka. Zawsze jest bliskie memu sercu. Mam je w kieszonce, na piersi. O, serio? Co już sam? To za durne imię. Pff, jest bardziej serio. Nawet gdy siedzę na toalecie. Iwan, okej. Dobra, kontynuujmy w takim razie. Mamy jakąś scenkę? Nie, w takim razie zapisujemy. Mamy opcje, co mamy w opcjach? Opcje gry. Model gracza, jedno oka, Olga. Oko za oko, nie ładuje się nawet. Okej, mamy Olgę. Spoko. Jakbyśmy chcieli sobie zagrać Olgą, to możemy zagrać Olgą. Coś tu jeszcze mamy w opcjach gry? Kogoś jeszcze ten do wyboru? Strzelec przeciwlotniczy. I... Aliona. Okej, dobra, spoko. Zapisujemy GS, YouTube. Zapisz, tak jest. Tak jest. Iść dalej na południe. Panie i panowie, dziękuję wam za oglądanie. Trzymajcie się na razie, zapraszam was na kolejne odcinki. See you some Siberian Mayhem. Trzymajcie się. Pa, pa.